pomyślałem sobie tak. Mój syn kończy 17 lat i fajnie, gdyby coś babcia mu fajnego kupił, co nie? A teraz tak, skuter, co mu w zeszłym roku dałem, ciągle jeździ. Więc co teraz? A proszę pani, chłopak jest święty, no. Duży, ciągle rośnie. Dobrze się uczy, papierosów nie pali. A w wolnych chwilach w tej swojej konsoli jest Wiedźminie. Co to jest Wiedźmin, proszę pani? Ja w ogóle w te rzeczy nie wierzę. Ale z tym prezentem. Ja mu powiedziałem tak. Cyr, kupię ci co tylko chcesz, ale pod jednym warunkiem. Prezent ma być mądry. I on mi na to, proszę pani, od razu mówi, w takim razie ojciec przyjdź tutaj do tej mennicy, tam ci wszystko powiedzą. Syn miał rację, zaraz wszystko wyjaśnię. Ale ja, proszę pani, już wszystko się rozejrzałem w internecie i wiem. Proszę pani, ja patrzyłem na tę waszą stronę internetową i powiem pani, wzruszyłem się. Przez to, jak mój chłopak ma pod sufitem poukładane. No bo on na urodziny w prezencie chce kolekcjonerską monetę z Wiedźminem, bo to jest doskonała inwestycja. No, proszę pani, ujął mnie tym za serce, no. 17 lat i chcę inwestować? Bo jak krew. Gratuluję mądrego syna. Proszę pozwolić, że przedstawię teraz kilka powodów, dla których... Nie, biorę to. Cena srebra, z którego wykonane są monety z Wiedźminem, z roku na rok zalicza spektakularny wzrost oraz nie podlega inflacji. Pierwsza moneta z serii Ostatnie życzenie po niespełna 2 latach zanotowała wzrost wartości o 400%. Natomiast druga, Miecz Przeznaczenia, niecałe pół roku po premierze 185%. Co roku wydawana jest kolejna emisja, składająca się z monety dwuuncjowej i jednokilogramowej. Nakłady wyprzedają się błyskawicznie. Nic dziwnego, to doskonała inwestycja.